Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i kurczę, postanowiłem, że przetestujemy od razu nową broń w warunkach bojowych, czyli clash, czyli potyczka drużynowa między innymi gardianami, to co już znamy. Myślę, że teraz będzie widoczny mój progres w uzbrojeniu. A poza tym, kurczę, żeby ta broń naprawdę się spisała, bo nie wiem, czy zdysmantowałem tamte? No tak. Cholera. Więc jakby co, jeżeli nie to, to mi zostanie pistolet, jakby co. Ale nie no, kurczę, no spójrz na te stacy. Ja! Jeszcze najlepsze jest to. Precision kills with this weapon dramatically increase reload speed. Więc trzeba szybko zlevelować tą broń. No jak najszybciej to zrobić? No strzelając innym po głowach, mam nadzieję. Okej, okay, podejrzewam, że już znalazło 12 gardianów, więc lecimy z koksem, kochani. No i coś mi się wydaje, że powinno być zdecydowanie lepiej niż ostatnim razem, jak polecieliśmy do Crucible'a. Oby tak było rzeczywiście, bo będzie mi naprawdę łyso, jeżeli tak nie będzie. Okej, okay, lecę w pojedynkę, czyli dołączymy pewnie w trakcie do jakiejś potyczki. Ktoś niefortunnie opuścił grę w trakcie i ja zajmę jego miejsce. No ale spokojnie, może będę naprawdę dobrym żołnierzem w drużynie. Nie, jednak nie, sorry. Doleciały statki, zaczynam od początku. First Light. Dobrze, spokojnie. Czy nie ma co rozkminiać, po prostu od samego początku muszę być dobry. Muszę być koniem pociągowym tej drużyny, do jasnej cholery. Przydałoby się. Ale kurde, nie lubię tej mapki. Co czy nie tyle, że nie lubię. Jest duża, a ja mam shotguna już przygotowanego. Jakby co. Dobra, gdzie jestem? O, tutaj, zaraz na prawo obok centralnego gościa. Kill enemy players. That's exactly what I'm planning to do. Dobra, weźmy pajka. Oczywiście to będzie szybka śmierć pewnie. Na moim koncie, albo nie, po prostu tylko przemieśćmy się. Wow, co mnie to tak... Co mnie to wywaliło? Tam jest jakiś jakaś hopka? Ej, okej, okay, a może shotgunik? Dzień dobry, nie. Tym postrzelajmy sobie. Oj, nie lubię tego celownika. Oj, nie lubię tego celownika. Bum! Kurczę, żeby się pojawił później jakiś lepszy. No, ej, ja tam trzynastki widziałem, że leciały z gościa tylko. To nie jest dużo. To naprawdę w ogóle nie jest dużo. A tu ktoś na dziewiątym poziomie. Aaa, pierwsza śmierć. Dokładnie tak. No i nie wykończyli jeszcze pana Domino. Kurde. Dobra, respawn. Cholerny celownik. Nie podoba mi się bardzo. Bardzo mi się nie podoba ten celownik. Nie wierzę, czemu tamtą broń zlikwidowałem już. Bo zaraz chyba zmienię na snajpę, bo to jest bardziej adekwatna broń na tą mapę. Tam daleko. Nie, za nic. Za cholerę nie trafiłem. No, ale wskakuj tu. No tam. Ej, to nie zabrało w ogóle tyle, jak chciałem, żeby zabrało. Boom, raz. Boom, dwa. Mój. No, asysta. No, ja mu dwie pionki sprzedałem i asystę dostałem tylko za to. Gdzie on jest? Kit, nie wiem, czemu się bawiłem shotgunem teraz. No znowu kolejna asysta, no ej! No tego to mi nie róbcie, ej! Ej, moment, tu można z góry zeskoczyć? Pewnie, że można! Nie wiem, czemu stał, ale spoko, heavy ammo available, lecimy, 70 metrów. Może zdążę. BUM! No nie wszedł, no patrzcie, jak mało zostało, kroczek w tył by zrobił, no! Kroczek dosłownie w tył. Ej, nie, dobra, rate of fire tej broni jest świetny, to się akurat zgadza, ale cała reszta jest do kitu. Łącznie z celownikiem, a celownik to jest najważniejsza rzecz moim zdaniem, bo jak nie celuje ci się wygodnie, no to jak masz, kurczę, robić kille? Okej, okay, heavy, heavy, heavy. Heavy ammo. Dobra. I są mi rakietki. Jest i kolo... Mhm. No tak. Dobra, zabity. Ej, czemu się palę? Czemu się palę? Aaaa, turlaj się! Tak cię uczyli. Masz się turlać, jak się palisz. No, fuck you, no. Zabity.
Ale fuks, nie wierzę. Dobra, może ktoś tam jeszcze coś, jakoś coś gdzieś. No na 9 level ludzie się będą rzucać całymi tłumami. O, szybko, może mnie nie szczapią. Może mnie nie szczapią tutaj, jak wyląduję teraz. Heavy. Jest heavy ammo. Kolejne dwie rakiety do wykorzystania. Chociażby jeden kill. BOOM! Tak jest! Ej, nie do... Co? Jakim cudem? Może to było centralnie w niego? No kurde! O, shit! A shit, tam za mną jest. No popraw go tylko, no kurde, chociaż asysta, chociaż tyle, nie? Ale coś kurczę nie podoba mi się ta broń. Serio, no raz, że celownik, który mega dużo zasłania, a dwa... Holender, no ten damage nie jest taki, jak mi tam obiecywały statystyki, no. A tamte bronie wywaliłem. Czy to było głupie posunięcie? Mam nadzieję, że później w ogólnym rozrachunku nie okaże się, że to faktycznie było złe posunięcie z mojej strony. Chyba gdzieś tutaj, ktoś, jakoś coś. Oj, takie strzały to chyba Pike tylko. Lost the lead. Dobra, jakby co, mam supera, można gdzieś to zaraz przetestować. Na przykład tu. Dobra. Przeładuj. A nie, 30 naboi w magazynku. Okej, dobra. Ło, ale to ma Raid of Fire, faktycznie. Ej, ło, ho, ho. A moment, a jak przytrzymam? Nie, jak przytrzymam, to nic się nie dzieje. Przydałby się pad, który ma turbo. Nie, jak kto zrozumiał ten dowcip, naprawdę ma ode mnie żółwika albo piąteczkę, cokolwiek chcecie. Mój szacunek, o. Bo to pamiętają nieliczni. A nawet ci, którzy nie pamiętają, mogli się po prostu dowiedzieć, co to jest pad z turbo. Ej, inaczej, pad po prostu taki, który powodował, że można było przytrzymać guzik i pad odbierał to jako wciskanie raz za razem, a nie po prostu jedno wciśnięcie i ktoś trzyma guzik. Ej, dobra, heavy ammo. Shit. Dobra, lecimy za nim. Szocik w łapę. I tak to zrobimy, tak to załatwimy. BUM! Ej, to nie był mój chyba. Znaczy, to był mój. Znaczy, nie, stop. Dostałem stówkę, czy to nie mógł być mój. Mhm, tak, oczywiście. Co ja mam? Mam shotiego. No nie, to nie było najmądrzejsze posunięcie teraz. Dlatego mój team... Ej, prowadzi. Ale 10 punktami, dosłownie. Kurde. Dobra, ale zajdźmy tego gościa na działku stacjonarnym z drugiej strony. You're falling behind. Już umarł? No. Mój kill, ale nie wiem czemu dopiero po jakimś czasie wchodzą te punkty. To nie jest wcale dobre, no bo ja nie wiem czy gościu zginął czy nie. No pas! Schapałem się na naboje i jakiś frajer w pańku mnie rozwalił, no. Jaki? Randy Rhodes. Nie, spoko. No dobra, mogę pruć ile wlezie w gościa, ale... Jeżeli to nie będą celne strzały, to on nie zginie po prostu. Ej, chyba tu ktoś biegał? Nie? Shit. Może dalej? Gained the lead. No ale kurczę, nie podoba mi się, że lektora od czasów Halo zmienili. Ej, tam poszedł double? Ej, shit. Jak on to zrobił? Jak mnie podpalił? Dobra, w sumie... Czy to jest aż takie ważne? Nie, po prostu trzeba się skupić na tym, żeby teraz jego zabić dokładnie w taki sam dziwny sposób. Może nie dokładnie taki sam, bo nie mam mocy ognia. Mam inną klasę włączoną, ale... No właśnie, moment. Miałem sobie zmienić. Na Surge z powrotem. Ej, dobra, ten koleś jest pewnie nade mną. Dokładnie. Ale jak bardzo nade mną? Bardzo! BUM!
To był gość na pierwszym miejscu, tak? No to świetnie. Czy mi się udało go ściągnąć? Lost the lead. Zaraz będzie lost the lead. Kurde, komar mi tu lata. Wow, superem. Ale mu ratował dupsko, nie? A ja bym miał shotguna, to bym pewnie killa jeszcze zdążył zrobić. Okej, dobra, lecimy, ale żeby było należycie szybko. O shit, nie, tam jest koleś przecież. No, oczywiście już komar mi na karku usiadł. Już spija moją krew. Tam leci, no tam... Fuck. Dobra. Ten strzał na pewno nie był trafiony. Heavy ammo niestety w mojej kolekcji się nie pojawiło. Ej, a ten koleś naprawdę tam cały czas stoi. On się kręci tam po górze po prostu i to jest jego sposób na pierwsze miejsce. Oj, granaty. Wszelakie. No rusz, dupę piechol. Ej, w ogóle mam supera. Czemu ja go jeszcze nie wykorzystałem? O kurde. O shit. Palę się. I'm on fire! Dobra, gdzie ktoś jest? Na dole? Może? Kto wie? Chyba, że tam na stacjonarnym znowu usiadł. Shit! Widziałem go. No i co? Super za supera. I co? Zabiłem go? No, pewnie. I tak powinno być. Ale coś, kurczę, mogłem się domyślić, bo nie strzelał zbyt ochoczo do mnie, czyli pewnie właśnie szykował się na to, aż podejdę. Na odpowiednią odległość. Tam daleko, no ale tym to ja go nie ściągnę. A może? Nie, bo tu serio ledwo co widzę. Ta muszka jest do kitu. To kółeczko niepotrzebne. Pikes inbound, no ale po co mi pajki? Choć w sumie, to by nie było takie głupie, aż znowu. Asysta. Dobra, lepsza asysta niż nic. Jak? Gdzie tam? Wow, tu nie. Aaa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 
No przecież jesteś ze mną, do kogo ty strzelasz? Okej, dobra, dobra, ktoś. Ej, czyż bym przeleciał dosłownie nad nim? Moja łapa dołożyła chyba ostateczny kawałek do meczu. No, kurczę. Stara praktyka z Halo jeszcze. Najpierw najlepiej postrzelać, a później dopiero dobijać piąchą. No, ale zawsze można na dwie piąchy, jak ktoś nie zdąży. Dobra, rakiety chyba będą moje. Heavy ammo znaczy się. Co się u mnie dokładnie przekłada na rakiety? Szybka zmiana. BUM! Nie! Ale moment, no przecież on był tuż tutaj obok. No to pięknie. Wow, ale wciry dostajemy nagle. Nagle nic tajemnicowego, okrutne wciry. Mamy tu nasi, dobra, spokojnie. A przeładuj szybko. No kurde, czemu on nie zeskoczył tam na dół, no? Aj, dwie asysty wpadły, no ale co z tego? To miały być kille. Ej, serio, muszę naprawdę zupgrade'ować ten karabin, żeby później mieć do niego inny celownik. A nie wiem, czy to zrobię w tej grze. Może w następnej się uda. No, bierzesz taki dziurawy? O, ty tak strzelałeś? Dobra, gdzie jesteś? Tam. O, shit. Wow, i z drugiej strony też. No pięknie. Pan domino. No ale to w dwójkę tylko powinni rozwalić, no właśnie. Style Beast go zabił. I prawidłowo, tak powinno być. Okej, weźmy sobie sparoła. Tu? Ale pajkiem czy czymś? Nie? No. W bezpośrednim starciu dałem radę. Kurde, po mnie! Chyba że? Postmortem! Czyli tak zwany kill po śmierci. Rzadko się to zdarza, ale jak masz i granaty, które działają przez dłuższy czas, no to nie aż tak rzadko znowu. Okej, Style Beast oj, dużo tam pozabijał nagle. Niezły multi-kill tam poszedł. Pyk, okej.
No. Tutaj może ktoś? Okej, spokojnie, jeszcze mam trochę naboi. Jeszcze trochę ich mam. Heavy ammo inbound. Ode mnie to zgarnął, tak? No. Ej, dobra, heavy ammo to tutaj się pojawi, tak? Rozumiem. No to przeczekajmy to chwileczkę. Proszę bardzo. Jest i heavy ammo. Już ktoś po to biegnie. BUM! Przeżył. Nie wierzę. No i poleciał jeszcze! Co za koleś? No nie. Po prostu ja się na to nie godzę, żeby tak zginąć. Żeby tak głupio teraz tutaj zginąć. Let this defeat be. No, defeat. No, ja raczej na plus tu niestety nie wyszedłem. Nie jestem zadowolony z mojego podstawowego karabinu. Kurde. Niedobrze. Ale dobra, zaraz wracamy. No, równo na zero wyszedłem, kit. Czyli w sumie zgadza się, nie wyszedłem na plus. Ani na minus. Co się akurat, kurczę, chwali. Dobra, to zaraz widzimy się w kolejnej potyczce. Może będzie jakaś mniejsza mapka, gdzie będę bardziej skorzystać z shotguna, bo to jest gwarancja sukcesu. No i coś jest problem ze znalezieniem Guardianów. Raz jest 11, później 10, później znowu 11, później znowu 10. Teraz było 12 przez chwilę i nagle znowu się 11 zrobiło. No właśnie, tak jak teraz przed chwilą. Coś jest nie tak, coś jest nie tak, ale kurczę, zaraz się powinno to unormować, mam nadzieję. No inaczej, mogliby wystartować z 11, a przecież jeden by doszedł na pewno, a przecież jedna drużyna bez jednego gracza by dała sobie radę. Przecież taki disadvantage, taka kurczę, powiedzmy, delikatna niedogodność wcale nie jest aż tak bardzo poważna. Ale coś dużo osób na niskich levelach. No właśnie, która jest godzina? No, druga, w nocy. To w Ameryce jest taka bardziej, powiedzmy, popołudniowa chyba. Dobra, inaczej, powiedzmy, określenie strefy czasowej tak w locie to nie jest, kurczę, moja najmocniejsza strona. No ale zawsze wygrając w nocy pojawia się więcej Amerykanów, nie wiedzieć czemu, więc pewnie u nich to jest godzina, już, że tak powiem, po pracy albo po szkole. Wrócili tam wszyscy tam z college'ów, high school'i, middle school'i, elementary school'i i tak dalej, i tak dalej. No, opróżnili swoje szafeczki. Nie, ale inaczej, szafeczki w szkołach to jest to, co mi się wydaje, że w Polsce by się przydało. Tak wszyscy narzekają na to, że no, te kurde skrzywienia kręgosłupa, urazy, bo plecaki ciężkie, a to równie dobrze może było książki zostawić po prostu w szkole. I też nie byłoby nigdy problemów, że zapomniałem podręcznika, po prostu, oj, przepraszam, zapomniałem go wyciągnąć z szafki i zaraz po niego pójdę i zaraz wrócę. No, więc kurde, problem rozwiązany. Okej, okay, jesteśmy. Ja tam z tyłu, na niebiesko. W sumie na tej mapie kolor niebieski się będzie bardzo wyróżniał, mógłbym zmienić szybko na żółty, ale w sumie nie trzeba. Dobra, pomachaliśmy, jedziemy z koksem. Tupu, tupu, tup. Moment, co to jest za mapa? Moment, nie, ja tu musiałem grać, bo już troszeczkę gram w Crucible'a. Ej, był nade mną? Tam byli, nade mną. To znaczy, tu, tu mogą zeskoczyć? Pewnie, że mogą. Shit. No proszę. No jak ty? Dwa razy to wybucha. Kurde. Nie lubię, kurczę, ginąć jako jeden z pierwszych. Stąd nie należy to do najprzyjemniejszych rzeczy. Shit. Dobra. Ale już odrobiliśmy stratę w killach. Już jest 1-1, wychodzimy na 0. Bardzo szybko amunicja. Amo! Jest. A, postrzelałem jak cholera, ale... No, idealnie rzucony granat, tylko czegoś zabije. Bardzo wątpliwe, aczkolwiek... Tak jest, double, triple! Nie wierzę, nie! Ale to był fuks, nie wierzę! I jeszcze pierwszy trofeum za pierwszego triple killa. Ale kurczę, a nie, bo kiedyś były po prostu większe odstępy czasowe między moimi killami i dlatego to nie było zaliczone jako triple. No ale teraz no, ho. Udało się. Udało się bardzo dobrze. Ej, oni wszyscy biegają razem?
Ale go zmęczył tam, kurde, tymi łapami w kącie. Pana Tytana. Nie, Treasure Huntera. Kurde, to nie był nie Tytan, to Twister. Jak już. No, myślałem, że gościa z pierwszego miejsca zabiłem. Ale okej, dobra statystyka, teraz tylko ją podtrzymać, wyjdziemy na plus. Na duży plus, nawet jeżeli kolejny triple co tutaj wleci jakoś. Zwłaszcza, że oni tak naprawdę wszyscy biegają, kurde, w dużych grupach. No! A, chyba że shotgunem, bo inaczej coś mi się nie chce wierzyć. Żeby gość mnie tak szybko zabił. Ale nie, to nie był chyba shotgun. No to, ale kicha. Ale dobra, kolejny raz na zero. Bo jedna śmierć, jeden kill. Ej, wow, ale otwórz im drzwi. Przecież jak wejdę, jak będą zamknięte. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Tu ktoś wystawił epek. No, pff. Super, nie? Kill, śmierć. Kill, śmierć. Tak w kółko. Lepiej tak niż, kurczę, cały czas ginąć, oczywiście. Okej, kogoś wypatrzę. Ale oni biegają, kurczę, w grupach, więc dobrze rzucony granat to może zrobić mi różnicę. Shit. Przepraszam, pomyliłem cię. Sorry. No ja... A za mną, sorry. A mogłem supera włączyć, to jeszcze bym go klepnął może. Ale w sumie, kto wie, ja mogłem zmarnować tym samym po prostu. Ej, super naładowany, a tam heavy ammo. Może zdążę dolecieć. Kto wie? No! Pana Twisterka. No i odwdzięczył się ktoś dokładnie tym samym, tak. Ale... I kolejny kill. Postmortem. Nie, naprawdę opłaca się ustawiać sobie w tych umiejętnościach, żeby zostawały później dłużej. Naprawdę można na ten ładny kill zbić, zresztą co było idealnie zaprezentowane w dzisiejszym materiale, właśnie w tym Crucible. No, dobra. Auto rifle. Kolejna rzecz, która mi się przyda. Jeżeli uda mi się taką znaleźć kiedyś. Okej. Okay. Śmierć bez killa. Niedobrze. No, ale kurczę, nie wierzę w wysoki damage tej broni. On nie jest wcale taki wysoki. Tu na dole? Nie. Lost the lead? Czy to my prowadziliśmy? Nie, żartuję, oczywiście, że prowadziliśmy. A jakżeby inaczej, ej, light orby. Pewnie, że tak, trzeba zbierać takie rzeczy. You're falling behind. O-o. You're in the lead. Dobra, moja łapka. Ej, za mną. Shit. Shoty. Dobra, już chciałem ratować, ale nie trzeba było, się okazuje. Tutaj? Tu? Nie, bardziej za mną wręcz. No i superem! Tak jest. A i też widzicie, ustawił sobie, żeby jego vortex dłużej zostawał, bo wie, że teraz jak tam przebiegnie przeciwnik, to on traci życie po prostu. Starczy, żeby dostanie parę strzałów i ten vortex kogoś wykończy i kill będzie mu zaliczony. Gained the lead. To teraz przydałoby się, żebym kogoś zabił. No tam są. No normalnie tym poprzednią bronią bym strzelał już, ale tego nie opanuję. No tam był. Shit. Wyskoczy. Zabił. No tak, oczywiście. Pomylił cele. No i spadłem na drugą pozycję i coś mi się wydaje, że już powoli zaczyna się robić minus. Więc no ho. Teraz wypadałoby chociaż dwóch zabić. Ach, nie mój. Oj, gdzie on jest? Ło, tam gdzie ten super pewnie. No ale czemu tak się wyłączał, kurczę, ten celownik, no? Tak nie powinno być, to nie powinno mieć miejsca, jesteś za narożnikiem. BUM! No jak? Co? Nie, to już mnie ktoś okradł z killa, typowo, inaczej, okradł mnie z życia, bo kill był, dobrze, spoko. Ale dostał strzał z shotguna, był poprawiony piąchą, on nie miał prawa mi się odwdzięczyć tym samym. Po prostu nie. Gdzie, tu? Ej, to robi po 11 i po 7 damage'a, to jest do kitu broń.
To jest serio, broń do kitu. Shot jest lepszy. Shot jest lepszy 100 razy, nie? Na średnim dystansie. Fuck. I znowu w ciry. Heavy ammo inbound, dobrze słyszałem tam w tle. Dobra, 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 tylko gdzie tu było to heavy ammo? A poza tym jeszcze, o, to trzeba zrobić. Ej, nie, tu jest heavy ammo. No. Będzie moje, będzie moje. Tak jest. Zmiana. Na rakiety, no kurczę, mam nadzieję, że moje rakiety chociaż zabijają za jednym strzałem cały czas. W dalszym ciągu. No, gdzie jesteście, gdzie jesteście, no? Halo, halo. No bo muszę przetestować moje rakiety. Czy ładnie wybuchają. Tu są. No i bez killa. No i no centralnie w niego trafiłem, no. Aaaa. Jak mogą być rakiety na tyle słabe, żeby gościowi ściągnąć ledwo tarczę całą? No to nie ma być tak, że w gościa walnę rakietą, a później poprawkę muszę mu jeszcze zapodać. Tak nie powinno być. To przeczy teorii rakiet. Oj. No, tak to mnie rób, kolo. Oj, defeat imminent. Gdzie on tam wlazł? O! Aha, czeka z heavy, z ciężkim karabinem. No dobra, super, pięknie. Tak, przykamp tam twister, przykamp. Albo w sumie wiesz co? Boom! In your face! Biacz! No, tak to się musiało po prostu skończyć. Uff. Nie, ale serio, coś trzeba zrobić z tą bronią, bo ona jest raz, że nie do okieł uznania, a dwa naprawdę nie trafia. Tak jak powinna. Aha, sorry. Myślałem, że rzuca go w ziemię, koło siebie, a nie tak daleko. Dobra, dobra. No jeszcze jeden kill, chociażby jednego killa jeszcze zrobić. Przed końcem. No bym się nie obraził. Faktycznie, kurczę, koniec, no. No tam, kurczę, strzeliłem, postrzelałem w papę im na końcu. Ale co z tego? Dobra, zobaczmy jeszcze statystyki. Energy projection. Ej, hełm będę mógł ulepszyć. Jeden na plus. Okej. To może być dobre, to może być dobre. Okej. Oby to były lepsze rakiety niż mam obecnie. Lecimy to sprawdzić momentalnie. Do wieży, tylko jeszcze w międzyczasie, jak już tam będziemy lecieć, to ulepszę sobie hełm. Bo podejrzewam, że wszystkie potrzebne materiały do jego ulepszenia mam. Więc nie trzeba będzie z tym czekać, ani trochę. Więc tak, set destination, tower, launch. Okej, 3, 2, 1, go, poszedł! Dobra, to zanim pójdzie. Pyk. Mam wszystko, tak, tylko 100 glimmerów, to 95 dokładnie, ale już wolę zaokrąglić. Increases grenade throw distance. Dobrze, 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 tylko trzeba się będzie przyzwyczaić teraz do dalszego, do większego dystansu rzutu granatów. Po prostu ja tam obliczam sobie parabolkę, tak na szybko w głowie, gdzie on mniej więcej ma dolecieć, a teraz będę rzucał tak daleko jak w Halo właśnie. Tam granat leciały naprawdę daleko. Może było na samym początku, dosłownie na samym początku deathmatchu rzucić granat pod kątem 45 stopni, podskakując jednocześnie i puszczając w najwyższym momencie skoku granat i on potrafił dolecieć do drugiej drużyny i tam dubla czasami czasnąć. Dubla w sensie double killa. No, więc no. Zobaczymy, czy tak samo daleko tutaj będą latały. Pewnie tak, bo już kiedyś miałem taką umiejętność w jednym ze sprzętów, który miałem na sobie. No i latały bardzo daleko. No. Ale teraz tak. Trzymajcie kciuki, żeby to były dobre rakiety, bo jak to będzie dobry heavy machine gun, czyli tam ciężki karabin maszynowy, no to ja niestety zdiskarduję go raczej. Bo wolałbym naprawdę rakiety. Jeżeli już mieć coś ciężkiego, to takie coś, co raz walnie i zabije. No. No nie, jeszcze kurczę zielony, a nie niebieski. Łe, słabo. Dobra, przez grzeczność spójrzmy jeszcze na stacy. Tak, słabszy, dismantle, dziękuję. Dobra, kochani, to ja w tym miejscu kończę ten materiał. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.